proszę Państwa, mamy nową gwiazdę w zespole aktorskim. Tak sobie żartuję troszeczkę, ale myślę, że Pani Agnieszko, jest to dla Pani na pewno ciekawe doświadczenie. To jest niesamowicie ciekawe doświadczenie. Jest to dla mnie absolutnie inspiracją. Jest to dla mnie odkrycie zawodu aktora po drugiej stronie. Zobaczenie, z czym się zmierza, jakie ma tak zwane problemy zawodowe. Inaczej zupełnie na to patrzę. Potrafię chyba teraz po tej produkcji zrozumieć, z czym się borykają ludzie, jaki to jest temat połączenia tych wielu elementów, tej koordynacji. To nie jest tak, jak prowadzę swoje próby, kiedy ludzie siedzą, są skupieni i ten efekt mam w sali pięknie poukładany, po czym idą na scenę i to się zupełnie inaczej wszystko układa. Jest to fantastyczne, muszę powiedzieć, że zawód aktora jest dla mnie wspaniałym doświadczeniem i ten zawód jest pełen kreacji, pełen kolorów. I okrucieństwa. Myślę, że tak, no ja jego może aż tak nie doświadczyłam, ale mogę powiedzieć z tym, co ja doświadczyłam. Jest to, przychodzę na każdą próbę w ciekawości. Po prostu mam za każdym razem ciekawość, co się wydarzy, jak to wszystko jest połączone, jak to przejdzie przeze mnie, jak ja się w tej całej koordynacji poukładam, czasem z tym ruchem, który musi być tak, jak ktoś sobie wymyślił. Mogę powiedzieć, to jest wspaniały zawód. Przepiękny. Nie wątpię. Jako moje doświadczenie. Ja wiem, ale no wreszcie Pani może powiedzieć, że wie Pani, co to znaczy być twórcą i tworzywym, podmiotem i przedmiotem. Wiem, z czym się ludzie tutaj zmagają, nie wiem, element chociażby przebiórek, bycie w zespołowej choreografii, zespołowe śpiewanie. Jest to zupełnie inaczej niż tak, jak ja sobie ćwiczę w sali, w spokoju. Jestem skupiona tylko i wyłącznie na elementach muzycznych i w egzekwowaniu tego, co sobie zamierzyłam. A potem na scenie to są jeszcze inne, kolejne warstwy, jak człowiek to wszystko przez siebie przekłada. Ma Pani doświadczenie w pracy zespołowej. Jak to jest właśnie prowadzić wokalnie wspólnie z koleżanką taki zespół? Co to znaczy siła kobiet, bo na pewno tutaj wynikła. Jakie to jest to doświadczenie czysto zawodowe już z tej drugiej strony? Mhm. Tylko nadmienię, że przygotowanie wokalne jest podzielone. Dominika Kurdziel, z Dominiką Kurdziel współpracuję. A jeśli chodzi o Pana pytanie, to muszę powiedzieć, na początku się trochę bałam, jak to jest z kobietami. No bo kobieta z kobietami to jest, czasem to różnie wychodzi, ale w tej produkcji dziewczyny były naprawdę totalnie zaangażowane, wspaniałe, oddane. Każdą trudność próbowałyśmy jakoś tak przewalczyć. Ta zespołowość kobieca była no, taka bardzo wyczuwalna. I ja mogę powiedzieć same superlatywy, jeśli chodzi o pracę wokalną z samymi kobietami. To była nieprzeciętna siła. No właśnie, kobietami, dziewuchami, paniami, damami. No tak. Chyba pełen... Pełen wachlarz. Bo to bardzo taki międzypokoleniowy spektakl jest, prawda? Tak, ale czuło się w tym wspólne dążenie, wspólną siłę. Był moment na samym początku, że się obawiałam, jak to będzie z dziewczynami, bo to czasem różnie jest. A tutaj było po prostu do jednej bramki. Wspaniale. I jeszcze o tym doświadczeniu zawartym w temacie i wymowie tego w musicalu, który jest bardzo nietypowy. Ja się bardzo cieszę, że muzyk podejmuje tematy, czy Hairspray, tam było dużo jakby na wesoło, ale ważny temat również, tolerancji i tak dalej. Tutaj jest dużo mocniejsze uderzenie, prawda, jeśli chodzi o poważne tematy. Czy Was ten spektakl już w tej chwili możecie powiedzieć, że czegoś nauczył, coś zmienił Was i czy oczekujecie jakiejś takiej ponad estetycznej reakcji publiczności? Ja mogę powiedzieć tylko o sobie w tej chwili, czego on mnie nauczył. Nie wiem, czy mogę zdradzać, scena półfinałowa. Odważ się, o odwadze każdego człowieka na każdym etapie największy życia, hisa, sięganie tego musicalu, po swoje marzenia, nie być gdzieś w sztywnych ramach, gdzie które ktoś nam narzuci, iść po odwagę i przepiękny utwór Słonecznik i zawsze do życia, do światła, niezależnie co się dzieje, zawsze wzrastać.
Aleluja. Aleluja. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję.